Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Lecimy z drugą częścią Plagi Węży. Zobaczymy, jak dzisiaj spisze się drugi rząd. Wczorajszy rząd nie pokazał się z najlepszej strony. Saladyn był tylko tym, który przeszedł pierwszą rundę. Bardzo słaby wynik. Bardzo wysoka poprzeczka tak naprawdę postawiona przez węże. Więc zobaczymy, czy komuś z dzisiejszej rundy uda się przejść. Ja obstawiam tylko Nizara, tak jak to mówiłem wczoraj. Więc zaczynamy. Fryderyk na miejsce. Dwóch węży. I zaczynamy. 40 tysięcy, wiadomo, musi być. Czy Fryderyk? Okej, okay. U Fryderyka już widzę problem. Zrobił zamek, w którym nawet mangoneli nie ma, więc te katapulty będą mogły tu zadawać mocarne straty. Może bardzo psuć Fryderykowi wszystko. Do tego już pożary na samym starcie. Węże, widzę, nie mają litości. Rycerze musieliby załatwiać te wszystkie katapulty, a oni tak nie za bardzo chętnie chcą tam podjeżdżać pod te katapulty. Chociaż może tu się pojawić blokada, może jacyś rycerze by przyblokowali chociaż jednego. Ale tu prędzej skończą się pieniądze, niż się uda jakiegoś zblokować. No ale Fryderyk ma szansę, chociaż obstawiam, że ten zamek naprawdę zostanie zaraz tak zniszczony. Nie będzie co zbierać. 20 jednostek ma, no zobaczcie, przed chwilą to było 20 tysięcy, już jest 10, zaraz będzie 0 i zaraz będzie blokada. Jeszcze tylko jeden pożar, parę katapult i mamy po Fryderyku. Też do jakiegoś ataku może by dozbierał, dużo nie brakuje, ale już jest brak pieniędzy. Tu zaraz przyjdą kolejne dwie fale, już idą kolejne dwie fale. No i się Okej, tylko to może ci jeszcze bardziej popsuć. To będzie koniec, to będzie koniec. No właśnie, była szansa, ale tutaj zaryzykował Fryderyk. Chciał wyjść z dobrym timingiem i prawie by mu się udało, gdyby tylko może chwilę dłużej zaczekał. Ale brakło, niestety, ale brakło. Kolejnym botem jest Filip. No i zobaczmy, czy Filipowi się uda. Wydaje mi się, że raczej mu się nie uda. Musiałby jednego węża przyblokować rycerzami. Jeśli tego nie zrobi, to już mamy na starcie przegraną. Na starcie przegraną w sensie, że jak mu się nie uda przyblokować, to że i tak przegra, nie nim. Wąż, nie chodziło mi o to, że ty na starcie musisz go pokonać. Ty nie musisz brać moich słów tutaj tak idealnie, no. No to Filip został bardzo szybko załatwiony. Bierzemy Wezyra. Wezyr, szczerze, chciałbym, żebyś przeszedł dalej, wiadomo. Ale coś czuję, że będziesz miał bardzo duże problemy. Jeszcze robisz taki duży zamek, to ja się zaczynam obawiać. Jestem ciekaw tego Nizara, bo Nizar ma potencjał naprawdę przejść dwie rundy minimum. Ale czy to sobie zepsuje, to zaraz się okaże. Tam się nic nie udało zrobić. No i jak się nic nie udaje zrobić na starcie, a tu już pieniędzy zaczyna brakować, pojawiają się kłopoty. Tak, numer jeden. Żółty troszkę został przyblokowany, więc jeszcze nie atakuje, ale zaraz też się tu wybierze. No jedyne, co się udało Wezyrowi zrobić, to to, że rozdzielił te ataki, że przyatakował jednego. Drugi dopiero zaraz wyjdzie z atakiem. Ej, czy tu idzie kontra? Dobra, ale jak tutaj żółty zaraz wyjdzie, to to się i tak może źle skończyć. No właśnie, czy wróci? Nawet jeszcze tam podpalił, zepsuł sobie ten atak. Nie wierzę w to. Wezyr, ty mogłeś to mieć. Mogłeś to mieć, wyszedłeś z idealną kontrą i nawet się wybroniłeś z ataku żółtego. Ale sam sobie zepsułeś. Jak przegrasz, to będziesz sam sobie winien. I teraz brak pieniędzy, coś tam widać, że rekrutuje, ale jak tylko przyjdą fale z katapultami, jeszcze uda się coś podpalić, to będzie blokada. Będzie tak ciężko walczyć już teraz Wezyrowi. Na razie nie ma katapult, więc jakoś to idzie. Jednostek się poblokowało, no ale sami ci uczniowie, to już będzie duży damage. Gdzie oni? A bliżej to się nie da. To nieźle. Jeszcze te balisty, o Jezu, cztery balisty podjechały, no to mamy koniec, mamy koniec. Wezyr, byłeś tak bliski, byłeś tak o krok wyrównania się z Saladynem. Tak sam sobie to zepsułeś. Chociaż jeszcze może powalczysz, może się odbudujesz.
Zaraz będą kolejne ataki. 150 jednostek to jest za mało, żeby się bronić. Pomarańczowy atakuje, żółty też się pewnie wybiera. No, mamy GG raczej. Łucznicy dobiją resztę, jeszcze żółty przychodzi. O, musi być koniec. To jest ten moment. To nie będziesz silny, nie tym razem. Emir, czy Emir miałby jakieś szanse? Wydaje mi się, że może mieć, bo jest podobny trochę do Saladyna, ale do jego zamku jak się łatwiej przydostać. Tu wiadomo, co się może wydarzyć, to co Emir lubi najbardziej. Myślałem, że to na początku się wydarzy, patrzcie na to. Chyba jest prawie, że pusta. 70 jednostek u Emira, on dopiero zakończył ten atak, zaraz przyjdą fale. Zaczął dużo rekrutować, no jeszcze ma pieniądze. Zaraz to się może źle dla niego skończyć. Chociaż Emir wydaje mi się, że może mieć szansę. Bo on raczej aż tak mocno strat nie otrzyma. Też dobra, ci łucznicy lecą tam coraz dalej. Jeszcze został podpalony na dole. I ma te 7000, to ma szansę na tak. Jak tego zabraknie, no to już będziemy wiedzieli dalej, co tu się stanie. Cały czas udaje im się podpalać na dole. Okej, jest jeszcze jakiś atak. To by się udało, jak pokona żółtego, no to ma szansę, ale żółty ma 490 jednostek. Tu by wystarczyła ta kontra. Prawie. Ale Emir jest już bez kasy i ma tylko 40 jednostek. Żółty zaraz dozbiera. I mamy pograne. Jest i atak żółtego. 130 jednostek. No coś tam zdążył zrobić. Ale teraz bez pieniędzy to już mu będzie coraz ciężej. Czy łucznicy w jakiej formacji podchodzą ładnie? No nie, wystrzelają tu wszystkich. Będzie pusta siedziba. W tym czasie jeszcze pomarańczowy dozbiera. No bronił się, walczył dzielnie. Tu w ogóle też pożary były co chwilę, bo łucznicy, jak zostali po ataku wyczyszczeni z tej strony, to podpalaczom udało się tędy dołem biegać i podpalać cały czas. Mamy koniec. Mamy po Emirze. No i czas na Nizara. Zobaczymy, co u Nizara będzie. Czy pomyślał nad swoją taktyką po ostatnich plagach? Nizar, pokaż, co ty potrafisz. Pokaż, jaki zamek zrobisz. Ej, nie. Czy to jest ten z trzema bramami? Najgorszy. Najgorszy. W tym zamku to się katapulty zblokują. Ten atak by się udał? Prawie. Było blisko, było blisko. Ale zrobił najgorszy zamek, jaki tylko mógł. Jednak chyba Nizar, nie zastanowiłeś się nad sobą. Chociaż te balisty, dobre, no jak ustawisz balistę gdzieś dalej, to może i coś ci da, ale w momencie ataku to nic nie da. To tu chyba Nizar skończy jeszcze gorzej niż cała reszta do tej pory, bo on zostanie zblokowany we własnym zamku. Chociaż była jakaś kontra, ale brakło. No i teraz mamy blokadę, mamy blokadę. Za chwilę będą katapulty, rozwalą tą pierwszą bramę i się nawet z zamku nie da wyjść. A pieniędzy zaczyna brakować. No Nizar, zawiodłem się na tobie. Ja liczyłem, że ty dasz radę tutaj, że coś pokażesz. Pierwszą rundę chociaż przejdziesz. Ty zrobiłeś najgorszy zamek i dasz się zblokować. Wstyd i hańba. Jeszcze się udało im nawet przekopać tak szybko. To Nizar jeszcze się okaże, że będzie się bronił krócej niż Emir. Chociaż zobaczcie, no czy jest tutaj jakaś szansa? 450 jednostek ma, może i on nie może wyjść. Ale jakby tylko jakieś kamienie nagle skądś dostał, zrobiłby tą bramę, to może by mu się udało wyjść z atakiem, albo nawet jak ktoś to przekopie. Wtedy ruszy z kontrą na jednego, no i jest jakaś szansa, ale co dalej? Zrobiło się przejście. Powiedz, że wyruszysz z atakiem od razu po tym. Dobra, na razie może wychodzić, patrzcie, wszystko wróciło do normy, może odkupi sobie tą bramę zaraz. Musi się streszczać, bo tu zaraz kolejne ataki będą.
Nie wykopał tego do końca. Zostało to i teraz może wyjść. Bo tu już węże mają tak dużo jednostek, że nawet ten jego atak to by nic nie zrobił. No, kolejny atak. Nie, no on nie przejdzie tego. No nie ma szans. Izar, jak ty mogłeś tak zrobić? Czemu wybrałeś najgorszy zamek dla siebie? No jakby teraz się wybronił, to musi od razu ruszyć, ale on nie chce ruszyć, bo jeszcze nie ma uzbieranych jednostek. I łucznicy się zbili tam. 370 więcej traci niż rekrutuje. To chyba się nie uda. Pomarańczowego już 850 jednostek. Nawet jeśli Nizarowi udałoby się wyjść, to jak on chce się przebić przez taką ilość jednostek ku węża? Teraz w ogóle znowu zostało to wykopane, nie ma jak wyjść. Nie no, to jest dramat. To jest dramat, co tu się dzieje. Czy się okaże, że tylko Saladin będzie tym, który przejdzie w ogóle do kolejnej rundy, który przeszedł w sensie. Już druga runda była, już miał szansę przejść do trzeciej, ale mu się nie udało. Jeszcze pożar, tego by nam brakowało, pewnie, że tak. Nizar, możesz tylko grać na czas. Nizar, możesz tylko przedłużać odcinek, żeby mi widzowie później nie pisali, że za krótkie odcinki robię. Dwa złączone ataki, czy one by wystarczyły? Tu już 1000 jednostek ma nawet. I udało im się przekopać. By się mogło udać. Na to się zanosi. 340 jednostek tylko. No to mamy po Nizarze. No już się nie pozginasz. Chociaż czy jeszcze się może tu wybronić? No ci włócznicy zamiast biec do tej siedziby, to ja nie wiem co oni robią. Sobie biegają w kółko. Włócznicy wystrzelają ich w takim razie. Tu jeszcze końca nie mamy, na to wygląda. Chociaż jednak mamy, dobra. W końcu zrozumieli, co trzeba zrobić. Bierzemy szeryfa. No szeryf będzie miał jeszcze większe problemy niż boty do tej pory, ponieważ on to tymi katapultami zostanie zniszczony. Czy później marszałek miałby szansę? Raczej nie, jeszcze mu pójdzie gorzej niż ze szczurami, obstawiam. A opatowi, no raczej też się nie uda, bo opat będzie miał problem w ogóle z podbiciem tego węża. Więc tu już ci, co mieli szansę, raczej byli. Szeryf 75 jednostek, wychodzi dopiero gdzieś tam z atakiem. Zaraz tu przyjdą fale, to go zniszczą. Fala numer 1. Czym jakie straty będą? Ok, mało katapult na razie jest. Za bardzo się rozbiegają. No czy szeryf miałby szansę? 12 tysięcy ma. Na ten jeden atak może dozbiera. Ale katapulty właśnie podjeżdżają i teraz się zacznie dopiero. Zacznie się największy problem u szeryfa. Też na razie dał sobie z nimi radę. Już ma brak pieniędzy. Jak przyjdą kolejne fale, to już się zaczną problemy. Pomarańczowy i żółty. Tu jeszcze się w ogóle zgrywają razem. Atakują jeden za drugim. Oraz gorzej to będzie wyglądało. I jeszcze pożary. To już będzie blokada. To już pomału będzie blokada. 300 jednostek ma. Trochę się pobroni, ale nie na długo. Jest i żółty. Pomarańczowemu jeszcze trochę brakuje. 300 jednostek ma. No tu udało się nawet na dole odbudować. Ale straty coraz większe. Tym bardziej, że ten zamek jest blokowany, bo tu się brama zamyka i nawet nie mają jak dostarczyć tych surowców. No i chyba będziemy mieli zaraz blokadę. Jest i atak żółtego. Czy żółtemu coś by się więcej udało? 160 jednostek tylko zostało. Pomarańczowy ma szansę nawet już to zakończyć. Łucznicy muszą ładnie tam obstrzelać siedzibę. Węże to mają fajnie w sumie, bo nie dość, że mieli 40 tysięcy tylko, to cały czas mają 25, a to już były ile? Które jest tak 3-4 ataki? Więc oni tu mogą wysyłać falę za falą. Tur miał takie 3-4 ataki i dopiero było widać, że tam mu zaczyna brakować pieniędzy. Tutaj tego jest jeszcze więcej. 5 ataków było, oni tutaj jeszcze z kolejne 5 mogliby zrobić.
No i mamy po szeryfie. Zostały dwie postacie, które mogą jeszcze coś tu zrobić, które mogą dorównać Saladynowi, który na razie prowadzi. Marszałek w gotowości. Marszałek to coś czuje, że on nie przetrwa 3-4 minut. Te pierwsze ataki może tak, późniejsze już będzie gorzej. Marszałek jak się skupi na odbudowaniu, jeszcze w ogóle został podpalony. Dobra, no to nawet i może minutę 30 nie wytrzyma. Nie ma jednostek, a tu zaraz ataki będą. 36 jednostek. Marszałek, ty to... Mówiłem, musisz popracować nad sobą. No co ty? Co ty robisz? Atak numer 1, atak numer 2. 80 jednostek u marszałka. Nawet zbrojnych to on nie ma, on ma samych łuczników. Mają się fatalnie, marszałek, za wolno. Musisz szybciej. Dostajesz 40 tysięcy. Ty powinieneś kupić 30 kuszników na starcie, później pikinierów i rycerzy do obrony przed katapultami. I dasz radę. No i ostatnia postać to opat, który też nie sądzę, żeby dał radę. Ponieważ opat o tyle ma problem, że on będzie miał sam już w sobie problem pokonać jednego węża. A gdzie w międzyczasie się jeszcze bronić? Jeszcze udało się podpalić. No te pożary to robią najwięcej. Mimo, że oszukuje, jest jak komander i ma nawet dwie balisty na jednej wieży, to mu nie pomoże. No właśnie, idzie taka grupka zbrojnych pikinierów, łuczników, ale co z tego, jak tam jest wystarczająca ilość łuczników? To się okaże, też zostanie bardzo szybko pokonany. Dobra, no jakoś daje radę. No czy to, że opatowi będą wolniej te pieniądze spadały, czy to mu coś da? I tak w końcu mu ich pewnie zabraknie, albo i tak w końcu wyjdzie z timingiem. No chociaż zobaczcie, no daje radę rekrutować. Może jakieś te ataki będzie w stanie wypuszczać. Ej, no może? Ej, czy opat to jest tym botem, który jednak dorówna? No ale tak średnio mu to idzie. Jeszcze tak, no na pewno tędy przejdziesz, przeskoczysz. No nie, jednak nie będzie tym botem. No właśnie. Więc w drugim rzędzie żadnej postaci się nie udało. Wezyr był bardzo blisko. Nizar powinien dać radę, ale zrobił najgorszy zamek, jaki mógł. Więc niestety to się nie udało. Jeszcze pojawił się pomysł od jednego widza, w którym było, żeby zrobić może te właśnie plagi na najlepszych zamkach. Tak jak robiliśmy turnieje na najlepszych zamkach, tak wybrać te najlepsze zamki, które wybrałem, załóżmy wtedy, i sprawdzić na tym. To też się pojawi tylko pytanie, czy robić to ze szczurami i z wężami, czy i tu, i tu. To mi możecie dać znać, które byście chcieli zobaczyć. No i to by było na tyle w tym odcinku. Niestety boty nas troszkę zawiodły. Można by to było, wydaje mi się, że lepsze wyniki osiągnąć, no ale niestety. A szczególnie Wezyr, bo Wezyr miał szansę, miał to w garści i sam sobie to zepsuł pożarem. Więc tutaj najgorzej. No ale jest jak jest, więc to by było na tyle. Widzimy się jutro z kolejnym odcinkiem o 10:00. Trzymajcie się i do jutra. Na razie.